A jakie są twoje inspiracje? I nie pytam tylko o jakieś dzieła plastyczne. Z tymi inspiracjami to też jest problem. Dla mnie są podobne pytania typu właśnie twój ulubiony kolor albo coś takiego. No to jest skomplikowane. No podobnie jak nie do końca robiąc moje rzeczy myślę o docelowym odbiorcy, tak samo nie myślę o konkretnej inspiracji. Na zasadzie, o teraz zrobię film, to będę go bazował na tym gościu albo na tym filmie, zrobię tak samo, ale troszeczkę inaczej. To też u mnie to wygląda troszeczkę inaczej. Ja zazwyczaj, jeśli właśnie jak coś robię, to nawet nie zdaję sobie sprawy, skąd to tak naprawdę się bierze. Ja nie mówię, że moje filmy są niesamowicie oryginalne i biorą się z kosmosu i po prostu z jakiejś abstrakcyjnej formy one się biorą. I jasne, że się nie biorą, dlatego że no, jak wszyscy, jestem jakoś tam umiejscowiony w kulturze i właśnie mam wszystkie moje pomysły skąd się biorą, a tak naprawdę nawet nie zdaję sobie do końca sprawy samemu skąd, dopiero później jak już nawet nie jak jest film robiony, a dopiero jak jest skończony, zaczynam rozumieć, że to mogło się wziąć z tego, to mogło się wziąć z tamtego, ale nigdy to nie jest taka prosta droga, no. Nie ma czegoś takiego, że jest kieruje się jakimiś wyraźnymi inspiracjami, że bazuje się na tym czy na tym człowieku, no, albo na tym czy na tym nurcie, gatunku i tak dalej. Staram się nie ograniczać do tego. Bo też jest pytanie o to, jakie filmy ogląda Alek Wasilewski, jakiej muzyki słucha. O, no właśnie. I jaki kolor lubi? Jaki kolor lubi? No właśnie to o to chodzi, że nie wiem, czy za bardzo nawet chciałbym odpowiadać na to pytanie, dlatego że to, jakie filmy oglądam, czy właśnie jakiej muzyki słucham, niezależnie musi, może wcale nie chcę właśnie sugerować dla tych, którzy właśnie by oglądali te moje rzeczy. No naturalnie, że mam, ale na przykład no, zdarza mi się zarówno oglądać filmy z tej tak zwanej półki A, te Bergmany, Kurosawy czy Tarkowskiego, a z drugiej strony są filmy czysto związane z popkulturą, a z trzeciej strony są filmy klasy Z, typu tandetne horrory albo filmy, które są no, z czysto amatorskiej półki. No, właściwie zahaczam o wszystkie, a co akurat się trafiło no, na rzeczy, które ja akurat robię, no właśnie sam nie wiem tak naprawdę. A jak wyglądała twoja praca nad Lucky Day Forever i jak wygląda nadal? Skąd pomysł na zaangażowanie w ten projekt studia miniatur filmowych? Znaczy, no, bardziej jak wygląda, dlatego że no, prace cały czas trwają i no, to jest bardzo, bardzo długi i czasochłonny zabieg, no, czy też produkcja. Dotąd robiłem filmy na zasadzie bardzo amatorskiej, znaczy robiłem bardzo z pewnymi sukcesami, co prawda, filmy, które były, no, ja siedzę w piwnicy przy komputerze, zamykam się na pół roku i wychodzę z filmem. No to jest, to mógłbym działać cały czas w ten sposób, zwłaszcza, że właśnie jakieś tam sukcesy to przynosiło. No ale to doszedłem do wniosku, że nie chcę cały czas działać w ten sposób. Marzyło mi się zrobić właśnie jakiś film właśnie, który można pełną gębą nazwać profesjonalny, wspaniały właśnie, z normalnym budżetem, ekipą, właśnie jakimś studiem zaangażowanym, a także w dalszej perspektywie z normalną dystrybucją, nie coś, że ja wrzucam na jakiś zabawny portal, a później to się rządzi własnym życiem. No, marzyło mi się co normalny film, który naprawdę mógłbym nazwać filmem, a nie filmikiem. No stąd jakby pomysł wciągnięcia w to studio miniatur filmowych. No. Nie wiem, na ile to moje marzenie zrobienie filmu w pełni profesjonalnego, na w pełni profesjonalnej zasadzie się spełniło, dlatego że no, nie wszystko działo się idealnie. Wiadomo, że nadal jest mnóstwo
trudności, przez które trzeba przebrnąć, no, o których tak naprawdę mógłbym się długo rozpowiadać, a nie wiem, czy to jest materiał na tą historię tutaj. Natomiast no, trzeba to wywalczyć i na pewno jest to dla mnie coś, coś nowego, no i innego od tego, co dotąd robiłem. Mam nadzieję, że dzięki dostępnym mi możliwościom teraz, także przy pomocy studia miniatur, uda mi się zrobić ten film tak profesjonalnie, jak się da. O! W jakiej fazie obecnie znajduje się film? Orety. W jakiej fazie? Powiedzmy w ten sposób. Ja, biorąc pod uwagę, że nad tym filmem pracuję od 2,5 roku, od czasu, jak przepychałem właśnie ten pomysł w studiu miniatur, próbując ich przekonać, że to jest całkiem, całkiem niezły pomysł, do przez fazę tworzenia scenariusza, robienia materiałów, to minęło właśnie 2,5 roku i jak dotąd nie powstał ani jeden skończony kadr. To jest dużo czasu i normalnie nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego. Właśnie mówiłem, jak dotąd wyglądała moja polityka robienia filmów. Zamykałem się sam w pokoju na pół godziny i film zrobiony. A teraz mam 2,5 roku bez nawet wyraźnych, namacalnych rzeczy, które mógłbym się pochwalić. No ale film właśnie niedawno, brnąc przez różne problemy związane z formalnościami, także szukaniem koproducentów, różne rzeczy, które właśnie czysto związane z biurokracją, czy właśnie z rzeczami, którymi normalnie amatorski twórca nie musi się zastanawiać. Rzeczy trwają długo, no ale obecnie no, jesteśmy w fazie produkcji, w związku z tym to lada moment powinno pójść pełną parą. No. Jak bardzo Lucky Day Forever jest bliski temu, co robiłeś do tej pory? Mam na myśli stronę estetyczną i tematykę. Jeśli chodzi o tematyczną stronę, to jest stosunkowo bliskie do tego, co robiłem dotąd. Liczę na to, że ten film zamknie kilka pomysłów, które się przewijały przez moją amatorską twórczość. Natomiast jeśli chodzi o stronę estetyczną, no liczę, że będzie większy, wspanialszy i dużo piękniejszy od tego, co udało mi się samemu wydłubać, właśnie głównie dzięki temu, że nie jestem zdany także na samego siebie i mogę pokazać więcej rzeczy, niż gdybym robił to sam na kolanie w piwnicy. Jakie jest przeznaczenie tego filmu i kiedy będziemy go mogli zobaczyć? Co będzie z nim dalej? Co się z nim stanie? Ja mam wielkie nadzieje związane z tym filmem, natomiast to nie zależy tylko ode mnie. Jest jedna rzecz, która także nie jest problemem w twórczości amatorskiej, a jest bardzo ważna w systemie profesjonalnym, mianowicie strona finansowa, a także to, w jaki sposób będzie film zaplanowany, jeśli chodzi o dystrybucję. W jaki sposób on będzie zaplanowany, jeśli chodzi o dystrybucję, zależy w dużej mierze od pieniędzy i właściwych osób w to zaangażowanych. Tak więc będę się starał, żeby film poszedł jak najdalej, natomiast to nie należy tylko do mnie. A gdzie w tej chwili możemy oglądać swoje prace? Moje prace można teraz zobaczyć w różnych miejscach. No, przede wszystkim w internecie, gdzie jest kilka miejsc, gdzie można je zobaczyć. Na różnych portalach, na które moje filmy przesyłałem, ale przede wszystkim na mojej stronie, do której bardzo zapraszam. Strona powinna się w tym momencie gdzieś pojawić na ekranie. W tym momencie, o. Dziękuję pięknie za wywiad. Dziękuję bardzo.